Dobrze, to ja może zadam pierwsze pytanie, Marto, jeśli pozwolisz. Od czasu powstania tego filmu minęło już 5 lat. Chciałam zapytać, czy po tych 5 latach czujesz się kobietą sukcesu? Trochę mnie, Aniu, zaskoczyłaś tym pytaniem, bo nigdy o sobie nie pomyślałam jako kobiecie sukcesu, jak do tej pory, no ale skoro tak mówisz, może w jakimś sensie. Na pewno to jest sprawa bardzo trudna, dlatego że ten film rozpoczął proces, który ma swoje konsekwencje. Pewnie o tym jakoś jeszcze będziemy rozmawiały. Wtedy podjęłam tą decyzję, żeby wystąpić w tym filmie w sytuacji takiej, że myśmy założyli z przyjaciółmi Fundację Transfuzja. No i próbowaliśmy przebić się do mediów z takim przekazem, że osoby trans w ogóle są na świecie, że jeżeli są, to mają takie same prawa jak każdy inny, że są takimi samymi ludźmi. I starałem się jak gdyby wraz z całą fundacją no, w ten sposób działać, żeby to po prostu pokazać. Próbowaliśmy się przebić do mediów, ja gdzieś tam nawet wystąpiłam w telewizji publicznej jako ekspertka, jeszcze w postaci męskiej, mimo że już na co dzień w zasadzie funkcjonowałam jako kobieta. Ale okazało się, że jak gdyby no, nie ma zainteresowania. Tak? Wszyscy z mediów chcieli jak gdyby takiego soczystego mięsa, przykładu osoby trans po prostu, która ujawnia się, która mówi o swojej historii. W naszym otoczeniu nie było nikogo z osób trans, które chciałyby wystąpić w tej roli, żeby opowiadać publicznie swoją historię. I no to jakby skłoniło mnie do tego, żeby dobrze, no to w takim razie opowiem. Jak gdyby pomyślałem sobie wtedy, że trochę zrobię to jak gdyby za karę, bo przez tyle lat żyłam jako mężczyzna, nie ujawniając swojej tożsamości psychicznej. I teraz po prostu nie chciałabym, żeby innych ludzi spotykało to, co mnie spotkało, żeby oni musieli przeżyć życie w nie swojej tożsamości, w nie swoim ciele, w nie swojej roli społecznej. No i powiedziałam, dobra, to niech tak będzie. A zatem odpowiadając, Aniu, na twoje pytanie, bo musiałam tą historię opowiedzieć, żeby móc powiedzieć, że tak naprawdę to wy jesteście w stanie tylko ocenić, czy to był sukces, czy nie, bo sukcesem byłoby to, jeśli by rzeczywiście osobom trans było żyć łatwiej w tym kraju. Sukcesem myślę, że będzie też, będę miała takie poczucie sukcesu, jeśli uda się doprowadzić do końca i żeby ten Sejm uchwalił ustawę o uzgadnianiu płci, która jakąś szansę ma w tej chwili. Mam nadzieję, że skończymy ją, bo do końca tej kadencji Sejmu. Pytanie, czy zdąży jeszcze prezydent ją uchwalić obecny, czy też czy zatwierdzić obecny, czy też będziemy musieli się zdać na decyzję prezydenta elekta teraz, który zostanie prezydentem. No mam nadzieję, że to by było ważne wydarzenie i to na pewno byłby sukces osób trans, gdybyśmy mieli ustawę, która reguluje nasze życie i nasz proces przemiany i chroni nas przed dyskryminacją. Coming outy dla osób trans płciowych są w pewien sposób takim obosiecznym mieczem. Z jednej strony zwiększają widzialność, ale z drugiej strony jakby zostają już na lata. Są troszkę czym innym niż coming outy dla osób nieheteroseksualnych i dlatego chciałam cię zapytać, czym ten coming out taki no, imponujący i dość poważny był dla ciebie i z perspektywy takiej pozytywnej i negatywnej tego, co ten film ci pozostawił na kolejne lata. Oczywiście te coming outy osób nieheteronormatywnych, czy no, osób homoseksualnych konkretnie, czy osób transpłciowych, transseksualnych, to są różne coming outy. One powstają w wyniku zupełnie innych motywacji, jeżeli powstają.
no, osoby homoseksualne dzięki swojemu coming outowi po prostu mogą żyć łatwiej. Mogą być no, zauważane i akceptowane w swoim środowisku jako właśnie osoby homoseksualne. Łatwiej im o pewne porozumienie z otoczeniem społecznym. Mimo wszystkich negatywów tej sytuacji, prawda? Jeżeli myślimy o społeczeństwie, w którym jest mało akceptacji dla ludzkich odmienności, to oczywiście jest obciążenie osób homoseksualnych. No ale podkreślam te pozytywy. Dla osoby transpłciowej interesem jest przestać być osobą transpłciową, tylko zacząć być normalnie kobietą czy mężczyzną. Jeśli następuje taki coming out, to myślę, że tak jak w moim przypadku, motywacja musiała być jeszcze jedna dodana, to znaczy taka, że chcemy swoim coming outem spowodować, że osoby trans są, nie tylko ta osoba, ale w ogóle osoby trans, świadomość o tym, że istnieją, no upowszechniać. Ja myślę, że teraz, jak gdyby po tym wszystkim, co się stało, po latach działalności organizacji LGBT, także i w wielu coming outach osób transpłciowych w Polsce, no w zasadzie wiedza o tym, że bycie osobą transpłciową jest czymś, co się w społeczeństwie zdarza, jest w jakimś sensie normalne, ta wiedza już jest. Ale przedtem tak nie było, prawda? Trzeba było o tym powiedzieć, trzeba było właśnie pokazać taką osobę, że ona istnieje. I myślę, że to jest taka, bardzo dziękuję też moim przyjaciołom, wielu znajomym, osobom trans, których nie znam, które zdecydowały się ujawnić swoją transpłciowość, bo zrobiły to dla innych, zrobiły to dla pozostałych. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że ten w sumie wysiłek jednak takich osób, nie wiem, jak Wiktor Dynarski, który bardzo już wcześniej publicznie zaczął występować w mediach jako osoba transpłciowa, Edyta Bejke, to moi przyjaciele z fundacji, ale też wielu innych osób trans, które zdecydowały się na ujawnienie swojej tożsamości, w szczególności takie szerokie, publiczne, pozostaje podziękować chyba, dlatego że to stwarza zupełnie inny, lepszy klimat dla osób trans w ich rodzinach, w ich otoczeniu. Przynajmniej mam taką nadzieję, jeżeli uważacie inaczej, to chętnie posłucham. Ale wydaje mi się, że to, co się stało, to, co te organizacje pozarządowe LGBT do tej pory zrobiły, to jest kawałek dobrej roboty. Uciekłaś mi trochę od pytania. Tak, odpowiedziałaś o tym, co ten film zrobił i mógł zrobić dla środowiska, za co bardzo ci dziękuję, ale jeszcze raz spróbuję zapytać o to, co zostawił dla ciebie z dobrych rzeczy i z może nie do końca dobrych rzeczy. No tak, dla mnie z jednej strony jak gdyby wciągnął mnie w orbitę tego działania, to znaczy spowodował na przykład taką konsekwencję, że w momencie, kiedy powstawała nowa partia, Ruch Palikota, dostałem propozycję wejścia na listy wyborcze właśnie stąd, z Krakowa i pomyślałem sobie wtedy, że ten Ruch Palikota nie ma najmniejszych szans wejść do parlamentu, ale kampania, którą zrobimy zresztą przy pomocy tutaj obecnych wiele osób, ale w szczególności Ania Taszycka, która tutaj w owym czasie współdziałała ze mną, pomagając mi w tej kampanii, no była okazją do mówienia o tym, że osoba trans może być normalnym obywatelem, obywatelem, który uczestniczy w życiu społecznym, obywatelem, który ma coś do powiedzenia na temat tego życia społecznego i głoszenia prawd o równości mimo różnic, o tym, że każdy człowiek ma prawo być sobą. I z takimi przesłaniami do tej kampanii weszłem. No nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, że zostanę posłanką.
No ale skoro tak się stało, to pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to po prostu sformułowałam ustawę o uzgadnianiu płci, którą złożyłam w parlamencie przez właśnie partię, z której zostałam wybrana. I pomyślałam sobie, że jeśli się uda to, żeby to zrobić, to choćby to jedno jest dobrym uzasadnieniem tego, że w ogóle do polityki weszłam. Natomiast jeżeli chodzi o moje osobiste sprawy, i to jest ten sukces, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o moje osobiste sprawy, no cóż, ja czuję się kobietą. Niestety też czuję, że no, poprzez to, że jestem znana jako osoba transpłciowa, bardzo rozpoznawalna w tej chwili dzięki mediom, dzięki całej tej historii, która się wydarzyła, to ja nie jestem kobietą dla tych ludzi, tylko jestem osobą trans dla tych ludzi, którzy mnie otaczają. I to jest dla mnie pewnym problemem. Macie świadomość Państwo, że w internecie, czasami także w życiu realnym, choć znacznie rzadziej, spotykam się z dość dużym hatingiem, z przejawami nietolerancji. Cały ten bagaż, ktoś, z kim chciałabym być w związku, musiałby wziąć na siebie, bo byłby ze mną identyfikowany, czy identyfikowana, i to jest ciężar, którym udało mi się do tej pory nikogo nie obciążyć. Ja sobie w takim razie pozwolę zadać jeszcze jedno pytanie, zanim oddamy głos Państwu i też jakby dam Państwu okazję do zadania pytań. Jakby zgodzimy się wszyscy, że od czasu powstania tego filmu nastąpiły zmiany w Polsce, jeśli chodzi o widzialność osób transpłciowych. Natomiast pytanie, czy te zmiany się przełożyły na jakieś konkretne rozwiązania. Jutro o godzinie 11 w Bunkrze Sztuki planujemy taką debatę o edukacji. Więc chciałam zapytać, czy Ty widzisz zmiany w konkretnych obszarach, to znaczy nie wiem, edukacji, kodeksie pracy i tak dalej, które jakby powodują to, że osobom transpłciowym w Polsce jest odrobinę łatwiej. Ja uważam, że tych zmian nie ma. Niestety, to jest bardzo smutne, ale nie udało się przebić z tymi ustawami, projektami ustaw, regulacji prawnych, które mogłyby no, odpowiadać tej intencji, którą tutaj niesiesz. Nie udało się tego zrobić. Przez 3,5 roku, będąc posłanką, muszę Państwu powiedzieć, że poza bardzo nielicznymi przypadkami nie było takiego ważnego punktu, w którym rządząca opcja polityczna, koalicja PO-PSL, przychyliła się do głosu opozycji. Jak wiecie, ja byłam w partii opozycyjnej, teraz jestem w partii Zieloni, która w ogóle nie jest obecna w parlamencie poza moją osobą. Jedyną, ale tam nie ma klubu parlamentarnego. Czyli w przestrzeni prawa nie udało się tego zrobić. Ale jest druga przestrzeń, przestrzeń świadomości społecznej. No i tutaj bardziej pytanie do Państwa. Ja bym chętnie posłuchała po prostu, jak to odbieracie, bo być może ja jako posłanka jestem oderwana od rzeczywistości i w tym parlamencie już w ogóle nie wiem, co się dzieje na tym świecie, w związku z czym chętnie naprawdę posłucham, czy uważacie, że wokół Was jest lepiej niż 5 lat temu, czy gorzej? Mam nadzieję, że tym wyjątkiem jednym, jedynym, jeszcze muszę mieć tą nadzieję i mam ją naprawdę, może jestem tak skonstruowana, że nie potrafię żyć bez nadziei, ale na tą ustawę, o której wspomniałem, ustawę o uzgadnianiu płci, Platforma Obywatelska obudziła się pod koniec kadencji i no, długo nieprocedowaną ustawę, właśnie ustawę tą, którą ja prowadzę, no, zaczęliśmy bardzo intensywnie procedować. Stąd mam nadzieję, że to będzie jeden z nielicznych wyjątków. Może się uda. No i to jest ten moment, kiedy chętnie przekażemy Państwu głos. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, bardzo prosimy. Questions? Witam wszystkich. Po pierwsze, pytanie o obserwacje od tych 5 lat, może trochę więcej, bo jeszcze te społeczeństwa LGTB też dużo robią. Ja jak obserwuję swoich rodziców, moich przyjaciół, część z nich też jest konserwatywna, to myślę, że zmieniło się to, że oni przede wszystkim zadają pytania.
zdają z siebie. Nawet jeżeli się z tym nie zgadzają, to chcą o tym porozmawiać. I myślę, że to już jest bardzo duże, że to nie zostaje gdzieś jakoś ukryte, tylko ktoś pyta, nawet jeżeli się nie zgadza. Natomiast ja mam pytanie do pani, może trochę jeszcze o... Słucham? Pytanie, jeszcze trochę wracając może do przyszłości. Ciekawi mnie bardzo, jak pani natura prawdziwa i kobieca przebijała się jeszcze w czasach, kiedy funkcjonowała pani społecznie jako mężczyzna. Jak ona się przebijała, ta natura, no bo wierzę, że się przebijała w życiu, jak ona się przebijała w życiu prywatnym i w życiu zawodowym też. Bardzo trudne pytanie, bo bardzo trudno mi to ocenić. Ja uczyłam się od dziecka, od kiedy napisałam na swoim pamiętniku imię Ania, że to jest pamiętnik Ani, mając tam 11 lat. To był taki moment świadomości, że ja nie jestem jednak chłopakiem. Na pewno się jakoś przebijała. Natomiast które z tych moich cech, zachowań są kobiece, naprawdę trudno mi powiedzieć. Przeszłam trening potem. Znaczy, zaczęłam żyć od momentu, kiedy sobie uświadomiłam, że jestem dziewczynką, zaczęłam żyć jakby w dwóch światach. Znaczy, podzieliłam ten świat na świat chłopców, rolę, którą grałam, i świat dziewczynek, taki, gdzie się od tej roli uwalniałam, czyli świat, mój świat po prostu. Ten drugi był w szafie, nie tylko symbolicznie, bo mówi się, że wyjść z szafy, prawda? Ale tak naprawdę był w szafie, bo była taka szafa, w której chowałam swoje talizmany, różne kobiece rzeczy i przedmioty. I uczyłam się być chłopakiem, ewidentnie. Uczyła mnie tego moja mama, która czuła, że ja jej mówiłam, co czuję. To się nie nazywało trans, wtedy nie mówiło się w taki sposób. Mama nie wiedziała, o co chodzi, ale wiedziała, z czym mam problemy. I ona starała się, zresztą tata też, no, stwarzać takie sytuacje, w których nie wiem, zabierali mnie na przykład na wakacje ze swoimi przyjaciółmi, tylko takimi, którzy mają chłopców, a nie dziewczynki, prawda? Nie pamiętam, żeby z dziewczynkami kiedykolwiek, zawsze starali się tych chłopców wokół mnie. Mama mówiła, no ale dlaczego nie idziesz? Wszyscy chłopcy pobiegli gdzieś tam na boisko, a ty tam nie idziesz, tak? Dlaczego nie idziesz? Masz tam pójść, idź, baw się z nimi, graj z nimi. Bo mama wiedziała, że mam z tym problem. Ja to daję jako przykłady, ponieważ przez całą swoją młodość starałam się nie przejawiać właśnie kobiecości, nauczyć się grać tą rolę po prostu chłopaka. Niestety w latach, w czasie szkoły podstawowej dało się bardzo wyraźnie zauważyć, bo miałam wiele problemów jako osoba taka wyrzucana na aut po prostu przez środowisko, taka trudna do zaakceptowania przez chłopców i trudna też do asymilacji z dziewczynkami, bo jak już się miało te kilkanaście lat, no to dziewczynki nie chciały mnie traktować jako dziewczyny, tylko traktowały mnie jako chłopaka, a chłopakom też nie pasowałam, taka jakaś byłam dziwna. Więc bardzo trudno mi powiedzieć. Wiem, że żyłam w tych dwóch światach, to raczej tak to wyglądało. A które z moich cech wrodzonych są kobiece, które nie? Tu wchodzimy w taką opowieść, no bo które z nich są tak naprawdę wrodzone, a które są, nie umiem tego wytłumaczyć, nie umiem tego powiedzieć. Jestem, jaka jestem. No po pierwsze, jakoś jak jeszcze usłyszałam o motywacjach, które stały za wystąpieniem w tym filmie, to sobie pomyślałam o niezwykłej odwadze twojej. Ja to zrobiłam za grzechy. No, to mi strasznie jest trudno słyszeć, tak powiem. W każdym razie, no, olbrzymi szacunek mam i podziękowania za to. I też mam takie pytanie, które jakoś w pewnym sensie trudno mi jest sformułować, dlatego że wiem, że rozmawiamy z jednej strony w takiej konwencji, że rozmawiamy o prywatnych życiach, a z drugiej strony rozmawiamy o politycznych sprawach.
Ale jeszcze jeden komentarz, czy się coś zmieniło. No to z mojej perspektywy na przykład jest tak, że ja od 12 lat jestem zaangażowana, współorganizuję taki feministyczny obóz, który się odbywa w Polsce. I od 2 lat ten obóz nie jest obozem dla kobiet i dzieci, tylko jest obozem dla kobiet, dzieci, osób trans, osób socjalizowanych do roli kobiety, ale nie tylko. I myślę, że to też jest konsekwencja tej dyskusji, która się odbywała, czy odbywa cały czas. Też w naszym środowisku, w środowisku feministycznym. Natomiast ja mam w związku z tym właśnie, że jestem feministką, taki dylemat. Ty powiedziałaś o tym, że osoba trans, taka osoba jak ty, nie chce być osobą trans. To znaczy chce uznania swojego prawa do bycia widzianą, określaną, do nazywania się kobietą albo mężczyzną. Dlatego też, że ta kategoria trans jest kategorią zewnętrzną, nadaną przez społeczeństwo, które się posługuje kategorią normy. Tego, co jest normalne i tego, co jest nienormalne. A jednocześnie, żeby uzasadnić swoje prawo do bycia właśnie postrzeganą jako kobieta, ty mówisz właśnie o tym, o tej normalności, odwołujesz się do tej kategorii. I no tak, chciałabym jakoś usłyszeć, jak z tym dylematem sobie radzisz i też o tym, no tak, o tym, czy miałaś na przykład takie dyskusje w środowisku feministycznym z tym związane. Dziękuję za to bardzo ciekawe pytanie. Więc tak, może ja się uważam też za feministkę, ale może nie jestem feministką doskonałą. Mój przyjaciel Wiktor Dynarski, który jest w tej chwili prezesem Fundacji Transfuzja, jest po korekcie płci i prosi, żeby mówić do niego osoba prezesująca, bo ani prezes, ani prezeska, prawda? Czyli chciał. Zresztą nie obraża się, jeśli go w formie żeńskiej określić, czy w formie męskiej. Ja raczej uważam go za faceta i tak wolę go po prostu nazywać. I rozumiem ten dylemat. I proszę, żeby mi feministki wybaczyły, ponieważ ja całe życie chciałam być kobietą. To było jedno z najważniejszych rzeczy, które chciałam w życiu osiągnąć. Rozumiem taki świat, którym płeć nie ma znaczenia takiego wielkiego, tak? W której możemy, nie wiem, płynnie przechodzić z płci do płci, nie ma nietolerancji dla osób odmiennych. Rozumiem i chciałabym być może, żeby ten świat zaistniał, bo myślę, że takie rygory, kajdany płci to jest jedna z tych rzeczy, które są najgorsze. Ale ja jednak nie umiem się urwać od moich takich może bardzo konserwatywnych z tego punktu widzenia marzeń. Ja po prostu jestem kobietą i chcę tak się czuć i widzę świat jednak podzielony na te dwie płci. No wybaczcie, mam 61 lat. No to myślę, że powoli zmierzamy do końca. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko zapowiedzieć jedną rzecz, która wydaje mi się ważna. Oprócz tego, że zapraszamy Państwa na Transfestiwal, ulotki gdzieś tutaj powinny być w Mocaku, który potrwa do niedzieli. Ja chciałam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, a propos filmów o transpłciowości w Polsce. Wkrótce zaczyna się w Krakowie też Krakowski Festiwal Filmowy, który też nas wspiera w naszych działaniach. I we wtorek, 2 czerwca o godzinie 20:30 w kinie Kijów będzie pokaz takiego filmu dokumentalnego pod tytułem Mów mi Marianna. Bohaterka tego filmu będzie również na konferencji prasowej. Reżyserką tego filmu jest Karolina Bielawska. Jeśli ktoś nie może być we wtorek, to również 4 czerwca o godzinie 18 ten film będzie pokazywany. Ja jestem bardzo ciekawa, bo jeszcze go nie widziałam. Ania go widziała, powiedziała, że jest... Serdecznie polecam. Naprawdę wzruszający, mądry film. Zachęcam. Ja zresztą pomagałam pani Karolinie Bielawskiej konsultując ten film i znam doskonale Mariannę, która też no,
chce coś zrobić dla innych, pokazała się w tym filmie. Więc to też będzie okazja może jeszcze, żeby ten dokument w najbliższym czasie zobaczyć. A ja serdecznie dziękuję Ani za przyjęcie zaproszenia, Zosi Ziman za wspaniałe tłumaczenie, Marcie za współprowadzenie i zapraszamy wszystkich na Transfestiwal. Dziękujemy. Ja Państwu dziękuję za przybycie i zachęcam do dalszego uczestnictwa w festiwalu, wspaniałym festiwalu, a festiwalowi i Wam wszystkim życzę powodzenia po prostu.